Otto Citko, urodzony w 1959 roku. Autor instalacji malarskich i rysunkowych, wykorzystujących jako podobrazie głównie ściany i sufity pomieszczeń galeryjnych i muzealnych oraz inne elementy architektonicznych konstrukcji. Prace artysty należą do grupy dzieł tzw. site specific, czyli takich, które przeznaczone są do konkretnego wnętrza lub w nim powstają. I z reguły nie można ich eksponować gdzie indziej czy w jakiejkolwiek innej konfiguracji. Bez tytułu: Instalacja malarska, sztyft olejny na szkle, 1995 rok, z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Instalacja malarska autorstwa austriackiego artysty Otto Citko, to 7 szklanych kwadratów o wymiarach 70 na 70 cm. Pokrytych chaotyczną plątaniną linii, z czego sześć wykonanych jest grubym czerwonym sztyftem olejnym, jeden granatowym bezpośrednio na szybie. Konsystencja farby w sztyfcie przywodzi na myśl rysunki szminką na lustrze. Prace przypominają rysunek dziecka, są abstrakcyjne. Gęsty splot linii cechuje spontaniczność, nieprzewidywalność i bezład. Rysunki Pokrywają niemal całą powierzchnię szyby. Robią wrażenie, jakby zostały narysowane bez oderwania ręki. Kompozycja każdego kwadratu jest inna. W zależności od koncepcji kuratora wystawy, elementy instalacji mogą być eksponowane w dowolnej konfiguracji, czy to w przestrzeni, dzięki czemu sprawiają wrażenie witrażu, czy bezpośrednio na ścianie. Wtedy tłem dla rysunków staje się płaszczyzna ściany. Każdy rysunek wykonany jest jakby na wewnętrznej stronie szyby i zabezpieczony jest drugą taflą szkła o tym samym formacie. Szyby skręcone są w narożnikach przy pomocy śrub. Nie tylko forma rysunków, ale ich powstanie było spontaniczne oraz przypadkowe. Artysta zaproszony został do zorganizowania wystawy w nieistniejącej już prywatnej Galerii Sztuki Współczesnej Galeria Potocka. W dwóch pokojach galerii wykonał instalację malarską, pokrywając ściany i sufity każdego z nich podobnymi rysunkami w znacznie większej skali. Jedno pomieszczenie pokrywała plątanina czerwonych linii, drugie czarnych. Fragmenty tych rysunków, czy nawet malowideł ściennych, zostały zdjęte ze ścian i obecnie znajdują się również w kolekcji Mocaku. Przy okazji tejże wystawy w galerii znalazł tam kilkanaście kwadratowych szyb, które postanowił wykorzystać jako podobrazie i tak rysunki, które powstały przypadkiem przy okazji zupełnie innego przedsięwzięcia, stały się również częścią zbiorów muzealnych.